Barón mi vyrozprával svoj príbeh a skutočnosť je iná, ako som si doteraz myslel. Po víťaznom dostihu nás na konci čakalo prekvapenie v podobe rozúreného baziliška, ktorého sme spoločnými silami premohli a od zúrivosti uniesol tlsťocha niekam na túto vežu. Ja či chcem alebo nechcem, musím sa asi vydať za jeho smradľavou riťou a nájsť vlastne, čo sa s ním stalo. Ako môžeme vidieť, napravo, kde máme napísané úlohy, musíme sa dostať na vrchol veže a zachrániť baróna. Aj keď vieme, že je v poriadku, keďže za postavu Cyrily hráme pri návrate v čase alebo pri spomienkach, ktoré sa nám v priebehu deja vyjavujú, už či je to u tučného baróna, alebo ako to bolo pri rozprávaní čarodejníc. Takže v podstate je to len akési prestrih, keďže my sa v podstate s barónom rozprávame v teplúčku jeho domova. Ale to nemení na tom nič, že proste teraz musíme ísť za ním a nejako sa teda k nemu dostať. Ja sa pokúsim nájsť cestu a uvidíme, čo nás teda čaká. Určite tam bude bazilišek. Dobre, tu máme bielu stenu, takže to akože nadávaš mne. Takže išlo to rýchlejšie, ako som čakal. Padne dole alebo nepadne? A tá sa tam ako zjavila? Sekne ho? Dobre. Čo pozeráš ako piča cez deravé tepláky? Hovor dačo, dýchaj. Masz wszystko? Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. Chcemy si kwit. Ty też mi pomogłeś. Wtedy, kiedy twój człowiek mnie tu przyprowadził. Dałeś mi wikt i opierunek, kazałeś mnie opatrzyć. Jesteśmy kwita. Nie musisz wyjeżdżać. Tu zawsze znajdziesz ciepły kąt i dobrą kompanię. Muszę. Ścigają mnie upiory. Dziki gon. Kiedy użyłam mocy, trafiły na mój trop. Ścigacie dziki gon?
Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zaryglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. Siadła na koni i odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej. Czyli istnieje szansa, że Ciri ciągle jest w Nowigradzie? Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może gdybyś... No wyduś to. Chcę pojechać po Annę. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri, ale możesz być pewien. Jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. Ale co je to štiedro? Odpust mi, ale nemôžem si dovoliť strácať čas. Ale bez peňazí zase sa ďaleko nepohneme, takže... presvedčil si ma, idem s tebou. Trochę gotówki zawsze się przyda. No, w rzeczy samej zbiorę ludzi i jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Jasne. Do zobaczenia. Kurwa, co to zase je? Znowu uciekł. O, przepraszam, już nas nie ma. Podoba sa to na jeho decko, výraz tváre majú rovnaký. Co to bolo? Ty mi povedz, to potvor či človek? Moji ľudia mluvia na niego Uma i twierdzą, že to potvor. Ale mne się wydaje, že človek. Tyle, že brzydký jak gówno Ardala. Na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? A widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karty. Co jest takiego śmiesznego w tej historii? Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć, zażyć i uciec wielkiego miasta. Zatrzymałem się w jednej karczmie, a że tam akurat grali, to się przyłączyłem. Karty miałem jak żyleta. Oskubałem sukinsynów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przeżnął wszystko, co przywiózł ze Skellige. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. Zapytałem, co może postawić, a on pokazał tego dziwolonga. Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i brzydal trafił do broni. Od koniec pieśni. No to teraz jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak. Choć czuję, że coś z nim jest nie tak. Jak to? No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek, a z drugiej strony ma skurwiel coś mądrego w oczach. A może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie widziałem, ale nie wygląda na groźnego. No nic. Żreć dużo nie żre i dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki. Na mnie już czas. Bywaj. Bywaj. Mam nadzieję, że odnajdziesz córkę. I że będziesz dla niej dobrym ojcem. Úkol rodinné záležitosti bol dokončený. Takže dobre, keďže som prijal jeho ponuku o pomoc,
Tak sadám na koňa a teda vyrážam do dolných strážnych. Takže dobre, mali by sme byť v tej dedine dolná strážna a neskôr by sme sa mali vybrať na loď, ktorá mierí do... Jaká znovu mara? Co ty plečeš? Koń wielki, upiorny. Ludziska poszaleli, do gardę się sobie rzucili. Sąsiad czy dziecko wszystkich mordowali. To duch tego lasu. Mści się na tych, którzy chcieli jego zguby i zsyła na ludzi szaleństwo. Geralt! Dobrze, żeś przyszedł. Bo nie mogę tu z nimi dojść do ładu. Trzeba będzie ich porządnie batem oćwiczyć. Panie, tak samo i oni mówili o tej marze, znaczy się, że zły duch lasu. Kto niby mówił? Łowcy czarownic, dopiero co tu byli. Do wioski na bagnach szli. Jakaś dziewucha ich prowadziła, o matkę się wypytywała. Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu, Geralt. Zgoda. Zaraz zbiorę moich ludzi. Dobre, takže máme sa teda vrátiť do dediny v Bažinách. Tak teda ja si asi privolám koňa. Čo do mňa vrážaš, ti prasknem jednu. A ideme teda... Chvíľu, ja si to prehodím. Ja si to označujem a bežím teda... A ten chuj ide pešo. Ježiši Mária, to tam pôjdem ako dlho teda? Anna pevne s nimi zostala, bo má mienké srdce, zase taká chvíľa. Skúsim tam odbehnúť ja skôr, či... Teda... To neurýchlím, aby som s tým zbytočný... Dobre, už sú tu fešáci. A, už ma zhodil. Dobre, zlé znamenie. OK, takže tento je. Ešte tu je nejaký fešák. OK, ten je tiež. Takže ešte tento. Dobre, ten je tiež vybavený. Dobre, fešáci, díky za pomoc. A bežíme teda ďalej. Poďte, hoši, nemám ja čas na vás sa tu zapodievať s vami. Buďte radi, že vám pomáham. A nie, aby som sa ja tu s vami zapodieval. Dobre. Niekto tu používa na nich... Axi znamenie, lebo sa mi zdá... Dobre, zasiahla ma blatom. Ale kde sú tí fešáci však? Ja som tu sám na nich? Či ako je to? Dobre, tento už buchne za chvíľu. To je ohnilec. Aj keď neviem, skade sa tu zobral. Dobre. Hopa, 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 hopa. Dobre, ja asi na chvíľu odskočím. Dám si ja vlaštovku jednu. OK, a dokončíte ho. Tak, zase to ostal na mňa. Dobre, tak, toto som chcel, aby nebuchol pri mne. No čo by to bolo, ty kokos, ty si dežil doteraz, však ty to tu máš taký sajk, on si to tu nevieš vyčistiť. Takže bežím teda ďalej. OK, tu sú ďalší borci. A ja sa im samozrejme budem snažiť pomôcť so svojimi zaklinačskými schopnosťami, ako len budem vedieť. Dobre. No. Dobre, tí sú vybavení. OK. Wiedźmin,
Zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciłaś! Chodź, niechże cię uściska! Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Nigdy więcej. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej! Čo mňa do toho ťahá? Baron chce nájsť svoju ženu, nebude sa pliesť do cudzích vecí a radšej by sme mali nájsť Annu. Myslím si, že asi áno. Prestaňte sa kúčiť, lepiej odsúkajme Annę. Zaprawdę powiadam vám. Zapalczywość vaša do ničego innego, tylko do zguby doprowadzić môže. Kto to kurva jest? A kým ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Oto tu jestem. Straciłem 5 ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! Mama? To naprawdę ona? Nie, to nieużliwe. Coś na pewno da się z tym zrobić. Wiedźminie! Coś nadchodzi. Przygotujcie się. OK, takže asi sme ju našli, ale asi nie je v takom stave, ako sme chceli, alebo ako sme si mysleli, že bude. Dobre, teraz... Takže... No poď Fešanda, OK, ty by si bola. Teraz... Hop. No.
Dobre, ďalší je vybavený a ideme ešte tu zo pár hlavoťa týmto smradom topilicistickým. To bol riadny názov. Ale nevadí, momentálne seriem na to, čo hovorím, pretože sa snažím ich dostať a týmto si pomôžem. Ale myslím si, že už som celkom asi prišiel. To čo je? OK, takže toto som nečakal. Dobre, a teraz, akože, čo mám robiť? Akože, čo s ním mám robiť? Ty kokos, dobre, dostal som šlehu. No, spamätaj sa, Geralt. Poď. Dobre, kúsok asi odskočím. A použijem znamenie. Dobre, zopár som mu našúpal, takže, no, čo je? Ja si dám asi vlaštovku. Dám si hrom pre väčší. Dobre, dostal ma. OK, takže dáme si repete. Dobre, som naspäť a akurát rozmýšľam, čo by to asi tak mohlo byť, či to bude hybrid alebo niečo, aby som si možno vedel natrieť meč nejakým tým elixírom, alebo olejom teda skôr, ktorý by zabral na to. Ale najskôr musím vyčistiť zo pár týchto topilcov a veci im spoločným. A to je napríklad táto ceckatá vodnica. Dobre, tá by bola a ešte tu je. Dobre, tak na tu nám nezabral Igni, ale tak mohli by sme to vyriešiť takto. Dobre, ten je tiež vyriešený a teraz príde tá veľká vec, ktorá netuším čo je a netuším ako to dostaneme. Čo by to mohlo byť? Hybrid? Skúsim dať beštiár na rýchlo. Toto nie, hmyzovité, to už som mal a hybrid grifové harpie, to už som tiež mal. Tu by mali byť len búškové a ježibaby. Dobre, takže nič, samozrejme na to prídem až keď to zabijem. Ale rozmýšľam teraz v rýchlosti, že ako. Ja dám si hrom teda a dobre, hneď ma sotil preč a ostal som omráčený. Dobre, ďalšiu šulehu som dostal. Takže hneď si dám vlaštovku a dobre, čo teraz? Akcie? Ne, to mu nič nespravilo. Art skúsim. Teda, ale najskôr by som sa k nemu chcel priblížiť. Dobre. Hop. Ale ja tu počujem tie čarodejnice, teda neviem, či oni sa premienili na to zviera, ktoré tam je. Všetci bežíme za ním. Dobre, ešte nemôžem použiť ani znamenie. Dobre, takže budem to musieť nejako pomenšie vymyslieť. Dobre, tomu nespravilo vôbec nič. Čo si. No, preber sa, Geralt.
Dobre, ja si dám vlaštovku, to mám poslednú a idem si vložiť do rýchleho nahratia alebo do toho rýchleho menu. Dobre, mám len toto jedno meso. Obnovuje zdravie, tak ja si dám to. A ja by som skúsil ešte tieto petardy. Dobre, akurát, že som ju použil úplne na hovno. Dobre, zobrala mu niečo. Dobre, ja som zase k nemu tvárou, mal by som sa snažiť odzadu a dám si Quen. Dobre, zatiaľ ho neviem použiť. Dobre, a bežím preč. Quen. A Rom si dám teraz momentálne a chcem sa k nemu priblížiť nejako zozadu. Doriti. OK. O, teraz. Veľký úder. Zo pár tých menších. Dobre, Quen. No, len mu dajte. No, ešte. Dobre, poď. OK, ide k zemi. Dobre, takže kúštik sme sa s ním vytrápili. Ani som nestihol prečítať, čo to vlastne je. Čo to bylo? Ale určite sa to dozvieme. To byl pies? Wiedźmy wyczuło, že się zbliżamy. Przysłały do planu. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało? Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Tylko na nią spójrzcie. Wiedźminie, ty się znasz na takich rzeczach. Powiedz, co jej jest. Uklidni sa, tak to nepomôže. Łatwo ci mówić. To moja matka, nie rozumiesz? On jest po naszej stronie. Dajmy mu się zastanowić. Wiedźminie, wiesz, co się z nią stało? Nie wyglądało tak, kiedy byłem ostatni. Wiedźmy musiały rzucić na nią jakiś mur. Jesteś w stanie go zdjąć? Nie, dopóki nie dowiem się, co to jest. Na pewno nie mieszkała tu sama. Może ktoś jeszcze tu jest, może ktoś coś widział. Może Janek? Kto? Chłopiec, pustelnik. Mieszka na moczarach, wiem, że czasem się tu kręci. Mógł coś zauważyć. Chodź, Lubolina. Nie lubi obcy, lepiej pójdę sam. Zaczekajcie tutaj. Dobre, takže opäť by nám mohol teda, ako sme sa dozvedeli, možno pomôcť Janek, alebo náš Janko. Ja by som ešte najskôr teraz skúsil pozberať veci, ktoré tu ostali po tých slabší rudý mutagén. OK, takže máme aj nejaký iný. Takže to je super. Máme mutagen z tej príšery. Biesy. A super, takže ešte si to prezriem tu. Aby náhodou som tu niečo dôležité nenechal. Mozočky, tie sa predávajú za celkom slušné peniaze a je ich tu dosť. Tento chudák tu nechal koruny a meč. Takže myslím si, že to by asi bolo všetko dôležité, čo som by som zobral, ale pre istotu to tu ešte prečešem. Ešte tu mám jedného. A dobre, takže vydávam sa teda za Jankom. A ja by som ešte najskôr si dám takto. Hovoril som, že mám jeden bod dovednosti a idem ho použiť. Mám 10 mutagénov, skúsim pozrieť, čo je ten slabší rudý. Útočná sila 5%. Takže ja si dám asi ten a pomením teda tie
A, ale už môžem vložiť 2. Dobre, takže môžem už 2, ale z tohto by som si chcel vybrať. Vložím si tam toto. A odrážanie šípov. To si tam tiež dám, to si vložím do tohto slotu a do toho tretieho si dám... Čo by som si tam dal? Primierenie kušov, dám si ten silnejší úder. Útočná sila plus 15% sa nám zvýši. Dobre, skúsim si tam dať teda ten silnejší úder a sem by som si ešte teda vložil ďalší mutagen, keďže si ho tam viem vložiť. A, ako sa k nemu dobre. Neviem, či si dám teraz zdravie, alebo si dám tento modrý. Dám si asi tento, tento je ten vylepšený. Vybrať, vložím si ju tam do pozície a vyberiem si ešte z modrých vecí. Tu mám len art, si viem tam vložiť a tu mám... Ak si máme nie tak, dobre, tak, to je jedno. A sem. OK, takže 21%. Mám zvýšené znamenia, to je super, dobre, takže toto by som mal. A bežím teda za Jankom. Tuším, by nemal byť ďaleko, takže idem na pešo. A hneď použijem asi znamenie, aby som sa neotrávil tu. Oh, dobre, takže to som si nevšimol, lebo som pozeral na minimapu. Oh, dobre, takže tu toho... Máme týchto pivcov, prišli navštíviť nášho Janka, chudáka tu otravujú. Oh, dobre, tá svinia ma trafila a nevidím ani hovno. Opa. Oh. Takže mesko si dáme a... No, dobre, zase ma trafila tá beštia a neviem ani nič, keďže... Oh, ty mrška jedna, no poď. Ah, do pekla. Zhor, ty mrcha. Na, zaliezla. Oj. Dobre, už len aby nás netrafila, pretože som mierne v ríti, až ma trafí. Dobre, ona sa zase niekde objaví. Ah, opäť natrafila. Dobre, a ešte dokonca... Dobre! Tieto vodnice sú mrchy riadne. Len ja nemám nič na obnovu zdravia, asi tuším. Takže vôbec neviem, čo by som asi tak mohol zjesť, ale mohol by som zjesť tak asi holý trd, pretože fakt nič nemám. Takže budem to musieť nejako vymyslieť. Dobre, takže nakoniec sa mi ju podarilo zabiť, aj keď natesno. Dúfam teda, že už tu na mňa nevybehnú žiadne. A idem za Jankom. Janek! Dúfam, že mu neublížili. Tu go nie ma. Stalo się coś niedobrego. Rozejrzyj się, może gdzieś się schował. A, možno sa niekde schoval, OK, ale ja musím zmeditovať, inak to nevidím. Takže a rovno ho dám teda zmeditovať 6 do nejakej 10. Pretože nemám nič. A so zdravím to už so mnou vyzeralo biedne. Takže dobre, som naspäť, som dobitý, plný energie. Vrátim si do inventára naspäť vlaštovku.
My už vieme, že to je na rýchle obnovenie zdravia. A dobre, tak idem ho teda hľadať. Tu máme jeho stopy. Janek ten dočekal. Išiel tadialto, som zvedavý, že kam utiekol, možno chudák sa sám zľakol. Tých skurvených príšer. Pretože ja ich tiež osobne nemám rád a obzvlášť topivcov a vodnice. No dobre, už cítim nejaký problém vo vzduchu. Toto si vezmem, už keď som tu. A stratil som stopu. Opačne, týmto smerom. Alebo nie, ale takto sa podľa mňa vraciam späť. Áno, tie nohy idú týmto smerom. Ale už nevidím nohy nikde, stopy teda. Po dlhočíznom hľadaní sa mi Janka konečne podarilo nájsť a neuverili by ste, že kde sa nachádza. Samozrejme, išiel som po týchto stopách, tu som vybral to vrece, v ktorom som mal nejaké tie veci a on je tu schovaný dole pod tým prístrečkom, si to kľudne odpočíva a môžem ho ja hľadať ako taký debil. Takže pokračujeme ďalej v rýchlosti teda. Janek, obuď sa. Co? Kto? Wiedźminie, aleś mnie wystraszył. Już myślałem, że to te wstrętne baby. Zabiłem kilka przy twoim legowisku. Wiedźmy je nasłały za karę. Pamiętasz tę obłąkaną kobietę, która opiekowała się dziećmi? Babcie? Jasne, że pamiętam. Znalazłem ją w wiosce wiedźm, zamienioną w potwora. Wiesz, co jej się stało? Niechcący wsypała sobie mak do popiołu, to przyszedłem pomóc jej go oddzielić. Matka natura dała mi małe ręce, to jest mi łatwiej. Przebieramy, pracujemy, babcia coś tam plecie i nagle jak nie wrzaśnie. Znamie na jej ręce zaczęło świecić i krzyknęła, żebym się schował. Wlazłem do kufra i mgnienie oka później weszły wiedźmy. Przątka odcięła babci pukiel włosów. Powiedziała, że to kara za dzieci. A potem wszystkie zeszły na dół, przez drzwi w podłodze. Siedziałeś w tej skrzyni, dopóki wiedźmy nie odeszły? Taki miałem zamiar. Siedź cicho, mówiłem sobie, aż pójdą, ani drgnij. Ale nagle babcia runęła na ziemię jak długa. Zaczęła wrzeszczeć i rwać włosy z głowy. Nie wiedziałem, co robić. Wylazłem z kufra. Chciałem jej dać te ziółka, którymi leczyła dzieci. Ale ona nie była już sobą, tylko potworzycą. Dałeś jej tych ziółek? Nie zdążyłem, bo wiedźmy wróciły. Padłem na kolana i błagałem, żeby jej darowały, ale kuchta powiedziała. Chłopczyk był niegrzeczny. Nie wolno mówić nie. Gdy siostry chcą, tak. A szepciucha na to. Uciekaj maleńki, póki ci nogi nie przegniły. I wszystkie zaczęły się śmiać, a ja w nogi. Wygląda na to, że klucz do tego, co stało się za mną, kryje się tam, w piwnicy. Pomożesz jej? Spróbuję, może jeszcze nie jest za późno. Dzięki za pomoc i powodzenia. Wzajemnie. Jakbyś spotkał jeszcze po drodze jakieś wodne baby, możesz im nakopać w moim imieniu. Dobre. Takže dozvedeli sme sa, že ježibaby ju premenili na to, na čo je. Momentálne, v akom stave sa nachádza, takže bežím naspäť. Mal by som týchto topivcov tu vyčistiť, ale momentálne by som chcel už čo najskôr ukončiť video, takže sa vraciam rýchlo naspäť. Dobre, chvíľu som myslel, že sa ich ani nezbavím. Ale zbavil som sa ich predsa len, tak... Dobre.
Dowiedziałeś się czegoś? Jest tak, jak myślałem. Wiedźmy prawdopodobnie rzuciły klątwę na twoją matkę. Odcięły jej pukiel włosów, a potem zeszły do ukrytego pomieszczenia pod podłogą. W takim razie nie ma co zwlekać. Chodźmy. Pójdziemy prawi. Pójdę przodem i zawołam się, jeśli trafię na coś ciekawego. Niech będzie. Chodźmy. Dobre, takže musíme ísť do nejakej pivnice, kde by sa mali ježibaby nachádzať. Máme tu aj starého známeho, alebo teda neviem, či je známy, ale raz sme ho videli v Novigrade, až si pamätáte, keď som bol za Tamarou. Tak mal by to byť toto lovec čarodejníc, takže možno by nám vedel pomôcť a poradiť, ako sa to robí. OK, takže ja to video zase takže. Ja to video tu končím. V ďalšom videu začneme hneď zostra hľadaním ježibáb, takže ak sa vám toto video páčilo, bolo trošku akčnejšie, tak zanechajte like, dajte odber, kľudne koment, budem len rád za všetky tri veci. Vidíme sa pri ďalšom videu, nájdete ma na Facebooku aj na YouTube pod názvom Kanál HP. A gamblery všetkých zemí, ako ináč, spojte sa. Takže čágo.